Dobra, rodziny dziś. Co im jest? Spartiatik! Dziesięć. Jeden mąż, 39 żon i 94 dzieci. Mężczyzna z Jona Hanna powiedział: czuję się jak szczególne dziecko Boga. Dał mi on do opieki tak wiele osób. Uważam się za szczęśliwy. Ale niezła rozpiętość. Taka żona? I taka... ...szczęśliwego mężczyznę, będąc mężem 39 kobiet i głową największej rodziny na świecie. Mieszkają w stupokojowym, czteropiętrowym domu położonym pośród... Taki dom mają? ...wzgórz... Ale bogaci! ...Badg w Gang w indyjskim w stanie Mizoram, gdzie żony śpią w gigantycznych wspólnych sypialniach. Podczas jednego wieczornego posiłku można zobaczyć, jak zjadają 30 kurczaków, 60 kg ziemniaków i ponad 100 kg ryżu. Cała rodzina liczy ponad 130 osób. Za te kupony. Mini, jedna z żon pana Hanny, która ma 35 lat, powiedziała: jesteśmy z nim, ponieważ jest najważniejszą osobą w domu. To najprzystojniejszy człowiek we wsi. Mężczyzna... O kurde. Nie no, skąd oni to biorą? Ma dwuosobową sypialnię na parterze rezydencji, a jego żony śpią z nim na zmianę zgodnie z harmonogramem. Jego młodsze żony przebywają blisko jego pokoju na tym samym piętrze, a starsze z żon zamieszkują piętro pierwsze. Rodzina z Jony jest samowystarczalna i uprawia rośliny zgodnie ze swoimi zapotrzebowaniami żywieniowymi. Mężczyzna założył też szkołę dla swoich dzieci, a jego młodszy brat dba o jej funkcjonowanie. Choć nauczanie w szkole opiera się na programie nauczania określonym przez rząd, dodał on kilka przedmiotów specyficznych dla swojej rodziny. Żony z Jony gotują, a jego córki sprzątają dom i zajmują się praniem. Mężczyźni z rodziny zajmują się hodowlą zwierząt gospodarskich, rolnictwem, małym przemysłem chałupniczym i wyrobem naczyń aluminiowych. W 2013 roku mężczyzna wyprawiał urodziny dla najbliższych. Zaprosił 150 osób. 9. Żona młodsza o 71 lat. W internecie możemy znaleźć zdjęcia i nagrania wideo pokazujące starszego pana młodego i jego pannę młodą na ich tradycyjnym weselu. Akuya Asabea Gian, 35-letnia kobieta, która jest żoną 97-letniego mężczyzny, Agia Akwasi Gian Marfo Akwaboa, ujawniła, dlaczego wyszła za niego za mąż. Żona powiedziała, że chociaż bieda zmusiła ją do zaakceptowania małżeństwa, miłość zawsze była między nimi. Jesteśmy razem już od jakiegoś czasu. Mieliśmy coś, co w naszym lokalnym języku nazywa się tyrkaniem i dlatego żyliśmy razem przez tyle lat. I tak od tamtej pory go kocham, powiedziała kobieta. Mężczyzna, z którym miałam pierwsze dziecko w moim poprzednim związku, nigdy nie opiekował się dzieckiem, więc jako młoda dama, która nic nie miała, szukałam... Ile ta miłość kosztuje? No zobacz, oni mieszkają w wiosce ukrytej gdzieś w dżungli w Afryce, ale stać ich na Mercedesa na przykład, czyli... Kogoś, by zaopiekował się mną i dzieckiem, więc nie miałam innego wyboru, jak poślubić mojego obecnego męża. Kochałam go, oświadczył mi się i pobraliśmy się, ponieważ potrzebowałam kogoś, kto się mną zaopiekuje, a on właśnie to robi, powiedziała. 8. Klan Grey. Karabin przewieszony przez plecy, pas z bronią wokół talii na rewolwer i dodatkowe naboje. Nóż przywiązany do drugiej strony tułowia. Na głowie stary kowbojski kapelusz i twarz skryta za krzaczastą brodą. Tak wygląda John Joe Gray, mężczyzna, który od 2000 do 2016 roku ukrywał się wraz ze swoją całą rodziną na swojej farmie w Teksasie, aby nie być sądzonym za zarzuty ugryzienia funkcjonariusza policji oraz za niepłacenie podatków. Co tu się dzieje? O czym oni pierwszą? Dzięki, Areczek. Dzięki za pół roku, siema. Dziękuję ci bardzo. Witam cię. Gray przyrzekł, że nie opuści swojego rancho w sporze o prawie 35 tysięcy dolarów z tytułu zaległych podatków i chwyci za broń, jeśli ktoś spróbuje odebrać jego własność. Nie wjechali czołgami? Kozak ci poszło na full focus, kup se żelki, przyjacielu. Dziękuję ci bardzo za wodolki. Dzięki wielkie. Sprawa się rozluźniła i udało się nakłonić mężczyznę do współpracy. Jednak przez ponad 15 lat John i cała jego rodzina nie opuszczali swojego rancha tylko po to, aby mężczyzna nie poniósł konsekwencji prawnych. 7. Rodzina Lykow z Syberii. Karp Lykow zabrał swoją rodzinę w rejon syberyjskiej tajgi i zasłynął z udanego izolowania się od całego świata przez cały XX wiek.
Było to w 1936 roku, kiedy Lyko wraz z żoną i dwójką dzieci wyruszyli w podróż i ślad po nich zaginął. Jak się później okazało, parze urodziło się jeszcze dwoje dzieci podczas izolacji. Dzieci nigdy nie miały kontaktu ze światem zewnętrznym i dowiadywały się o nim czegokolwiek wyłącznie od rodziców, choć bardzo niewiele. W 1978 roku rodzina została odnaleziona przez czterech sowieckich geologów poszukujących rudy żelaza w rejonie Akban. Geolodzy byli zdumieni, widząc ludzką osadę pośród niczego. Naukowcy podarowali rodzinie wiele rzeczy, ale odnalezieni ludzie przyjęli tylko sól, którą skosztowali po długim okresie 40 lat. Naukowcy próbowali przekonać rodzinę, żeby zamieszkali w odległej o 200 km osadzie, jednak mężczyzna i jego żona się nie zgodzili. 6. Habsburgowie. To dynastia niemiecka, a jej przedstawiciele panowali w krajach niemieckich i włoskich, Świętym Cesarstwie Rzymskim, Czechach, Hiszpanii, ale Maryi, co mu jest? Oraz na ziemiach polskich, ukraińskich i serbskich, a do tego w hiszpańskich i portugalskich koloniach w Azji, Afryce i obu Amerykach. Od nazwy rodziny pochodzi również nazwa schorzenia, tak zwana warga habsburska. Termin określa nadmierne... A to nie są ci, co się w rodzinie walili? ...występujące u Habsburgów. Choroba jest zaburzeniem genetycznym, przy którym dolna warga przerasta w rozmiarze górną, a żuchwa jest często nazbyt ciekawie wygląda. Rozwinięta. Przez powodowane względami politycznymi zawierane w rodzinie małżeństwa między członkami rodziny, schorzenie się spotęgowało. Ostatni król Hiszpanii z tej dynastii, Karol II, miał tak obwisłą dolną wargę i nazbyt rozwiniętą żuchwę, że nie mógł żuć potraw. A dodatkowo nieprzyjemnym skutkiem wargi habsburskiej było utrudnione powstrzymanie odpływu śliny i zawsze w półotwarte usta. 5. Rodzina Wasiliew z Rosji. Historia odnotowuje Fiodora Wasiliewa jako rolnika w Sucha w Rosji w latach 1700. Ale to jego siostra żona zwróciła uwagę Księgi Rekordów Guinnessa. Kanionowicz jest z rodziny. Najbardziej płodną matkę kiedykolwiek. Pani Wasiliew, nieznana z imienia rosyjska chłopka, żona Fiodora, rekordistka pod względem liczby urodzonych dzieci. Uważa się, że kobieta dożyła 76 lat, a w latach 1725-1765 miała 69 dzieci. 16 par bliźniaków, 7 par trojaczków i 4 pary czworaków. Jednak Wasiliew miał również 18 dzieci ze swoją drugą żoną, która miała 6 par bliźniaków i 2 pary trojaczków, co w sumie uczyniło go ojcem niemal 90 dzieci. Pierwsza opublikowana relacja o dzieciach Fiodora Wasiliewa pojawiła się w 1783 roku w The Gentleman's Magazine. 4. Para, która żyje jak w epoce wiktoriańskiej. W 2015 roku na łamach ABC News pojawiła się wzmianka o pewnej parze. Każdego dnia przez ostatnie 6 lat małżonkowie starali się prowadzić styl życia zgodny z epoką wiktoriańską w Anglii. To zawsze był mój ulubiony okres w historii. Przez długi czas słyszałam wiele stereotypów, które ludzie mówią o epoce wiktoriańskiej, powiedziała Sarah Christman w wywiadzie dla ABC News. A to z czasów Sherlocka Holmesa? Epoka wiktoriańska trwała od 1837 do 1901 roku. Dziękuję bardzo, Shio. Nie Shio, w dupę, Prochu. Dziękuję, Prochu 5309. Ale Shio też ma suba. Dzięki, para Prochu. Postanowiła skupić się na ostatnich dziesięcioleciach ery, kiedy po raz pierwszy wprowadzono telefony, żarówki elektryczne i samochody. Jeżdżą na XIX-wiecznych rowerach i noszą ręcznie szyte szaty w stylu vintage. Oczywiście życie w epoce wiktoriańskiej to nie tylko sielanka. Para musiała zmierzyć się z reakcją internetu. Może za jakiś czas, jak dziewczyna napisała esej o ich życiu. Ludzie zauważyli, że kobiety nie miały w czasach wiktoriańskich prawa głosu, jednak co się stało, stwierdziła, że tego zwyczaju akurat nie pielęgnują. Gabriel ma dyplom z bibliotekarstwa, ale pracuje w sklepie rowerowym, natomiast Sara pracuje w domu jako pisarka. Ale w tym punkcie warto również wspomnieć o pewnym mężczyźnie, Benie Sanson. To 30-kilkulatek z Wielkiej Brytanii, który żyje zgodnie z lifestylem z roku 1946. Mężczyzna przyznaje, że kiedy wraca do domu po pracy, czuje się jakby cofnął się w czasie. Jedyne, co mu przeszkadza, to widok nowoczesnych samochodów za oknem. Niech się wyprowadzi rodzina na wieś. Fej. Wiele na osób swojej ziemi będzie żył się w czasie do prostszej epoki, ale pewna młoda kobieta tęskni za czasami, których nigdy nie doświadczyła. Fej mówi, że po raz pierwszy zainteresowała się latami 50. ubiegłego wieku po tym, jak usłyszała od dziadków opowieści o dobrych starych czasach. Kobieta mówi, że wtedy życie wydawało się prostsze, ale zakochała się bez pamięci. Dzięki, Hitek! Siema! Dziękuję za 11 miesięcy, witam! ...w latach 50.,
kiedy po raz pierwszy wypróbowała stylu vintage i makijażu w tym stylu. Poczuła, że odnalazła swoje autentyczne ja. Jednak jej obsesja nie kończy się na ubraniu. Cały jej dom jest urządzony w stylu lat 50. XX wieku, fajne, aby przypominał dom z tej epoki, a nie muzeum. Jej kuchnia jest pomalowana na turkusowo i zawiera urządzenia, które działają od 70 lat. W domu jest tylko jeden pokój, który nie jest umeblowany jak cała reszta i należy do syna kobiety, Conora. Faye mówi, że ona i jej mąż pozwolili synowi wybrać własny wystrój. Domowa lodówka i radowe zegarki. Wiecie, co myśli jej syn? Mówi, że na początku było to dziwne, ale teraz wydaje się, że chodzenie z mamą na zakupy w stylu vintage lub do galerii z antykami wydaje się naprawdę normalne. Za ile gram zara po tym filmie? Amisze. Amisze żyją w odizolowanych wspólnotach. A to nie rodzina, to jest społeczność. Zorganizowane jest według nakazów niepisanego zbioru zasad zwanego Ordnung, który reguluje wszelkie aspekty codzienności, od techniki, jaką można używać, po kobiece fryzury i kolor materiałów na ubrania. Mężczyźni do czasu ślubu golą zarost twarzy, a żonaci zapuszczają długie brody. Wąsy są raczej nietolerowane, gdyż kojarzone są z przynależnością do armii, a amisze są pacyfistami. Nie wiem, Hitek, nie wiem. We wspólnocie nie praktykuje się związków małżeńskich z osobami poza wspólnoty. Amisze nie akceptują nowoczesnej techniki i praktycznie nie korzystają z elektryczności. Wszyscy zajmują się rolnictwem i rzemiosłami z nim związanymi. Amisze żyją we współczesnej Ameryce, są łatwo rozpoznawalną mniejszością wyznaniową ze względu na ich specyficzny sposób życia. Ich ubiór, zwyczaje i zasady niemal nie uległy zmianie. Ciężko ich nie rozpoznać. Od momentu ich przybycia na ziemię Stanów Zjednoczonych. Dziś w USA mieszka blisko 300 tysięcy członków tej protestanckiej wspólnoty, stanowiącej konserwatywny odłam anabaptyzmu. A wszyscy amisze wywodzą się od kilkuset imigrantów ze Szwajcarii, którzy przybyli do Ameryki na początku XVIII wieku. Współcześni amisze żyją dokładnie raz tak jak ich przodkowie 300 lat temu. Ciekawostką jest fakt, że jakiś czas temu pewna rodzina amiszów przeprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Obecnie zamieszkują farmę w województwie lubelskim. 1. Za 50 lat będą latające auta, a amisze dalej w dupę na koniu będą zapieprzać i marchew zbierać popoga. No co no, takie życie se wybrali. Rodzina Mansona. Charles Miles Manson to amerykański przestępca, przywódca grupy niezła religijnej rodzina. Szerzej znany z działań kryminalnych pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Po wyjściu z więzienia w 1967 roku założył grupę religijną, dał jej nazwę właśnie rodzina i stał się jej przywódcą. Życie grupy koncentrowało się głównie wokół przepowiedni o zbliżającym się Armagedonie. W tym czasie członkowie grupy religijnej mieli się ukryć na pustyni Mojave, a następnie wyjść z ukrycia, by odebrać władzę i stanąć na czele państwa. Kiedy według przepowiedni minął termin wybuchu rewolty, Manson wyjaśnił swym wiernym, że to oni będą musieli rozpocząć konieczną i nieuniknioną rzeź. Jednym z pierwszych celów grupy stał się dom Romana Polańskiego, polskiego reżysera zamieszkującego w ówczesnym czasie na stałe w Stanach Zjednoczonych. Sadge. Jak zwykle dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować. Nie no, Polański przeżył, bo go nie było. Tylko żona jego, nie jak dziecko. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!